Witam w trzecim odcinku z Little Nightmares. No i co? Idziemy stąd, nie? Wpadliśmy gdzieś. Idziemy dalej, musimy się chyba... ta dziewczynka się chyba chce wydostać z tego pomieszczenia, uciec stąd. Tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje, że o to chodzi. Jakieś kurde ciała. O, proszę. Myślałem, że muszę się złapać ciała. Tu był pusty hak. Jezu, jakie to wielkie. Co to za jakiś kucharz grubas tam stoi? Jezu, jaki bydlak. Jaki gruby. Jezu, ile ciał. Czemu tak bije serduszko? O nie, znowu się zaczyna. Co, szczura chcesz zjeść? O my god. O fuck. Szczurek się złapał w klatkę. Znaczy w tą. O Jezu. Jak moja koleżanka, która lubi szczury, to ogląda, niech nie ogląda. Bo to będzie strasznie złe. O Boże. No i było złe. Jezu, czemu ta gra jest tak głośna? A, podgłośniła mi się, super. No i dobra, patrzcie, zjadł teraz... Najpierw zjadł normalne jedzenie. Zjadła. Normalne jedzenie, które dał dziecko. Potem jakieś mięso, które jadły szczury. A teraz żywego szczura zeżarła. To jest dopiero... Nie wiem, czy my taki tu parkour uskuteczniam. Dawaj, dawaj! Okej, no to nie wiem, czy to jest dobrze dla niej, że ona takie rzeczy robi. Teraz w ogóle się zmieni ona w jakiegoś potwora. No w sumie to by potem pasowało do tytułu. O kurde. Krew. Okej, tu nic nie ma. Ale tu coś jest. Oho. Słyszę tasaki. Jakiś kucharz. No. O Boże, jaki... Jaki pulpecik. Jezu, jaki pulpecik. Nic tu nie ma przecież, idź stąd pulpeciku. Jezu, jaki grubasek. Idź stąd grubasku. Ja pierdzielę, jaki kucharz. Co, znowu tu przyjdzie? Ha.
Jezu, jeszcze żyga. Wchodź! Nie ma mnie. Odejdź. Kurde, nie udało mi się wejść. Jezu, jaki bydlak. Odejdź stąd. Idź stąd. Nie slu ryby, idź mi stąd. Fuj. Ja pierdzielę. I serio będziesz teraz tu stał? Nie! Zostaw mnie! Kuźwa mać. No nie wierzę, no. A, i od nowa, super. No już byłem tak daleko. Już byłem tak daleko. No, po prostu trzeba iść po cichu i tyle. Chodźmy po cichu. No nie wierzę, no. Jezus Maria. No nie idź tutaj, no kuźwa. Co? Jak tyś mnie zobaczył? Idź stąd, pulpeciku. Nie wiem, jak on mnie zobaczył. Tak, dobrze, idź sobie tam. Dobrze, udało się. Szybko, do góry. I powoli, i powoli. Idziemy powoli! Miało być powoli. Nie dosięgniesz mi, gościu. Nawet o tym nie myśl. Powoli, powoli. O, udało się, ja pierdzielę. Uff. Uciekłem kucharzowi, zeżarłby mnie na pewno. Ja pierdzielę. Myślałem, że zdechnę, no. No, czemu ty się tu nie łapiesz, jak ja skaczę? Czasem łapię się, czasem nie łapię.
O super, jestem w kiblu. Tu jest zapis. Napiszmy. Dobra, uciekamy stąd. Znowu te krasnoludki. Gdzie ja jadę? O kurwa. No sobie jaja robicie. Elo, wolę na górę. Tam mi nie trzeba jechać. O Boże, to są grubasy. Jakieś dziecko śpi chyba. Nie wiem. Jakaś gruba baba. Nie, kolejny kucharz. Nie słyszałeś. Nic nie słyszałeś. Nie dosięgniesz mnie. Halo? Żyje? Super! Złapał mnie. No kuziwa mać, co ja mam tu zrobić? A, klucz. Dobra, widziałem, klucz tam wisiał. Nie! Nie mam wchodzić na górę, bo po prostu wziąć klucz i spierdzielać. Dobra, to spokojnie, na spokojnie. Oj. O Boże, ten ma jeszcze brzydszą mordę. Gdzie on poszedł? Nie wiem, co on tam sprawdza. Ale ja jeszcze muszę koło tamtego kucharza przejść. Jeszcze raz. Muszę włożyć klucz. Nie lubię tej muzyki. Ona mi mówi jakby... Dobra, nieważne. I teraz na dół, spokojnie. Skupmy się, żeby to zrobić.
Skupmy się, żeby nie zjebać, nie? Powoli. Widzę cię, skurwysynie. Dobra, idziesz tam, okej. Ja pierdzielę. Muszę lewy kliknąć, kontrol jeszcze trzymać. Powoli, 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 nie śpieszmy się. Śpiesz się powoli, śpiesz się powoli. Idź tu! Ja pierdolę, ale było blisko. Wkładaj! Dobra, wchodź tu, wchodź tu, wchodź tu, proszę cię, gościu. Albo gościuwo, wchodź. O! Ja pierdzielę, jakie to było trudne. Nigdy, kurwa, więcej. Czekaj, bo ja nie wiem, o co tu chodzi. Okej, jedno mięsko. A, rozumiem, żeby się rozbujać, tak? Ale tam już więcej nie ma. Ja mam sam dorzucić? Nie no, nie mam jak. A, dobra, rozumiem. Dobra, czekaj. Tutaj muszę. Gdzie ty to rzucasz, parówko? Nie, nie tutaj? Na pewno? Tak mi się wydawało, że tutaj. Chwila, chwila. Nie no, no musi być tam. No weźmiesz tą parówkę, czy się będziesz nad nią modlić? Ty, no, no nie, nie może, no. Musi wziąć to mnie. No weź, nie mów, że nie trafisz parówką. A tu się drzwi zamknęły. Ej, no to co teraz? Jezu, kolejny jakiś pieprzony. Nie wiem, a po prostu mam wejść tutaj po te parówki? Aha, o super! Mam tu kolejne mięso wrzucić, tak? No, idź!
tam mlasnęło. O, proszę. Cześć, statuetko. O Boże! Nie wiem, czy chciałem to widzieć. Widzieliście to? Czekaj, mam jeszcze... Nieżywy krasnoludek. Dobra. Chyba tylko to jedno mięso tu było, co? Nie wiem. Każe mi jeszcze wejść na górę, czyli pewnie muszę jeszcze tu wziąć to. Okej. Okay. I to jest gra, która nie podpowiada w ogóle. Nie? Musisz się sam domyśleć. Musisz się sam domyślić. No co jest, kurwa? O. Musisz sam się domyślić, co trzeba zrobić. Chociaż w Inside też chyba nie było żadnych podpowiedzi. No, nie było. Trzeba było też się samemu domyśleć, o co chodzi. Ile tam na liczniku? 22 minutki. No, okej. Okay. Dobra, chyba już starczy. Okej, okay, udało się. No, nie było to łatwe. Znaczy, dla mnie. Inni to by pewnie to zrobili w 5 minut, ja nie. Ale no cóż. Dobra, jesteśmy w jakiejś chłodni. I co teraz? Nie lubię, jak są takie kryjówki, czyli zaraz coś mi tu wyskoczy. Dobra, to jest jakaś dźwignia. O Boże, klucz. Jebany klucz. Boże, kurwa mać, mówiłem? Odejdź stąd. No przecież nie widzisz mnie, tu nie możesz mnie widzieć. Nie drzyj ryja. Nie macaj. Kurwa. Śmierdzący ser jak ty. Hello. Schowałem się, nie znajdziesz mnie. Dobra, to co, idziemy, nie? Chyba mnie tu nie znajdzie. Dobra, spokojnie. Niech sobie tam tnie. Tylko jak to teraz zrobić, żeby przejść? Nie zauważy mnie?
powinien. Powolutku, powolutku, po cichutku. Kuźwa. Umiera na gruźlicę, niech umiera. I musiał tu podejść, nie? Akurat jak tu jestem. Bierz klucz. Jeszcze nie wiem po co mi on, ale bierz. Ktoś już teraz chyba wiem. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Wkładaj. Nie! Jezus Maria, zamknij ryj! Bożek się wydarł. Aha. Nie mogłeś zostawić tych drzwi otwartych, nie? Może ja mam po prostu skoczyć tutaj. O, żeś w dupę. Gdzie ja jestem? Przepychaczka. Ty, co ja se, co teraz? Dobra, widzę. Po tej stronie jest Jezu, dziurka. Aha, okej. I on gdzieś tutaj jest, tak? Tu mogę wyjść. Ale czy chcę, nie powiem. Zobaczmy, co jest dalej. Oni we dwoje tu myją. Na razie nie wiem po co wychodzić. Fak, muszę wyjść. Ja pierdzielę, po co ich sprowokowałem? Jezus Maria. No, dwóch uciec będzie trudniej. Nic tu nie ma. To jest jakaś dźwignia, Boże! To trzeba pociągnąć. Fucking hell! To jest pewnie tam do sypu na dole, tak? Dobrze mówię? Żeby mnie otworzyło. Tak mi się zdaje. Nie wiem, po co to było.
co jest ten? Aha, dobra. Nie, nie, już kumam. Chyba tu na górę. Tutaj po tych? Nie wiem, zobaczymy co będzie dalej. Na razie nie wiem o co tu chodzi. Okej. Kurde, no i muszę od nowa. Nie wierzę. Dobra, daleko nie mam. Trzeba się złapać tego haka. No dobra. Dobrze było przestawione. I trzeba się tam wracać teraz. Dobra, teraz będzie pop. Teraz pójdzie lepiej. Ok.
tutaj. No i dobra. Czemu on nagle tu idzie? Dobra, poszedł, poszedł. Szybko, szybko, szybko. I na górę. Dobra, jesteśmy. Oh my God, widzą mnie. Ale głupki biegają, nie wiedzą, o co chodzi. Nara! Fuck, 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 fuck. Oh my God! Nara. O Boże, ledwo. Ja pierdzielę. Powoli. Okej, okay, kuchnia. 38 minut, ja pierdzielę. Dobra. Kolejny odcinek. No, znaczy w następnym odcinku zobaczymy, co będzie dalej z historią. Trzymajcie się, cześć!